Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W prostokątnym układzie współrzędnych, punkt K o podanych współrzędnych leży w której ćwiartce? Narysujmy układ współrzędnych. Przypomnijmy numerację ćwiartek w układzie współrzędnych. Tutaj mamy pierwszą ćwiartkę, tutaj mamy drugą, tu mamy trzecią. A tu czwartą ćwiartkę układów współrzędnych. Musimy w naszym zadaniu oszacować tak naprawdę znak pierwszej i drugiej współrzędnej. Tutaj zauważ, mamy współrzędną Xową tego punktu, a to jest współrzędna Yowa. Mamy tutaj pierwiastek dwa pierwiastek z dwóch, i spróbujemy włączyć dwójkę pod znak pierwiastka. Zapiszę tutaj dwójkę informującą, że jest to pierwiastek kwadratowy. Jak włączamy pod znak pierwiastka? 2 do kwadratu razy 2. 2 do kwadratu razy 2. Tu ładnie wszystko wygląda. W zasadzie spisujemy ten zapis. 2 do kwadratu i razy 2. Otrzymujemy 2 do kwadratu to 4, 4 razy 2 to 8. Więc tutaj mamy pierwiastek z 8 i zauważ, jeżeli mamy minus pierwiastek z 3, dodać pierwiastek z 8, więc ta pierwsza współrzędna jest dodatnia i to jest dla nas bardzo ważne. Dalej spisujemy 3 pierwiastek z 2. Tutaj również zapiszę stopień pierwiastka, że jest to pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia. I podobnie jak wyżej włączam trójkę pod znak pierwiastka. Jak? 3 do kwadratu razy 2. 3 do kwadratu razy 2. 3 do kwadratu 9 razy 2 18. Więc ta pierwsza liczba, to jest pierwiastek z 18. No i teraz włączymy sobie dwa pierwiastek z trzech. Włączymy dwójkę pod znak pierwiastka, tutaj do środka. No i znowu tutaj dopisujemy dwójkę, czyli drugi stopień pierwiastka. I włączamy 2 do kwadratu razy 3. 2 do kwadratu razy 3. 2 do kwadratu 4. 4 razy 3. 12. Więc tutaj mamy pierwiastek z 12. Widać, że jeżeli od pierwiastka z 18 odejmiemy pierwiastek z 12, to również będzie liczba dodatnia. To są dwie współrzędne dodatnie. A dwie współrzędne dodatnie są w pierwszej ćwiartce. Więc zaznaczamy odpowiedź A.